Gotowi na nasz następny rozdział? Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Wielka podróż. Niedźwiadek poczuł chłód i cicho zapiszczał, po czym mocniej z wielką ufnością przytulił się do swego opiekuna. Pewnie myśli, że jesteś niedźwiedziem albo starą niedźwiedzicą, żartowali inni żołnierze. Zaraz będziesz musiał go karmić mlekiem. Ale miś nie myślał o jedzeniu. Okryty troskliwie płaszczu swego opiekuna usnął tak mocno, że nawet wypuścił butelkę, którą trzymał w łapach. Żołnierze podnieśli ją i zawinęli w koce, żeby nie wystudzić resztek ciepłego mleka. Już bardzo długo jechali przez dzikie, wysokie góry północnej Persji. Kolumna samochodów ciężarowych pięła się powoli wąską, krętą drogą, aż wreszcie wjechała na sam wierzchołek pasma górskiego. Była noc. Od szczytów pokrytych śniegiem wiał silny, zimny wiatr. Jechali nad przepaściami, które wydawały się niemiędzina, pomiędzy strumymi skalnymi ścianami, koło wodospadów i wijących się strumieni, które w blasku księżyca wyglądały jak zrobione ze srebrnej rtęci. W środku wielkich samochodów, przykrytych prezentem, żołnierze szczelnie otulili się w płaszczy i drzemali. Nad ranem kolumna zjechała w dół i zatrzymała się u podnóż gór. Żołnierze powoli budzili się. Budził się również i niedźwiadek. Otworzył jedno oko, potem drugie i rozglądał się, jakby czegoś szukał. Piszczał przy tym żałośnie, a wreszcie zaczął lamentować. Oho, szuka swojej butelki. Wreszcie na dobrego pijaka, śmiał się jeden z żołnierzy, wyjmując jeszcze ciepłą butelkę z mlekiem spod straty koców. Miś zaraz schwycił butelkę w łapę i wkrótce całą opróżnił. Zaraz też nabrał lepszego humoru, a gdy go wyniesiono z wozu, zaczął wesoło baraszkować po piasku. Kolumna samochodów zatrzymała się bowiem na skraju olbrzymiej, płaskiej pustyni, zaczerwienionej od blasku wschodzącego słońca. – Uwaga! Schowajcie misia! – ostrzegł jeden z żołnierzy. – Szef idzie! Jeszcze każe nam go oddać albo zostawić w najbliższej wiosce! Przywiązano więc misia cienkim sznurkiem z tyłu samochodu, gdzie sobie usiadł i ciekawie rozglądał się dookoła. Potem dla zabawy zaczął gryźć sznurek i wkrótce go przegryzł, ale nie uciekł, tylko wypatrywał różne figle na piasku. Tarzał się, to znów niezgrabnie poskakiwał czterema łapkami, jednocześnie i co pewien czas przewracał się. Sierżant szef zatrzymał się i usiadł pomiędzy żołnierzami. Rozmawiali o różnych rzeczach, obserwując liczne sępy kręcące się w pobliżu. Jeden z nich, ogromnie biało-płowe ptaszysko, z zakrzywionym dziobem, o potężnych szponach i długiej, zupełnie gołej szyi, rozpatrywał skrzydła. Wyciągnął głowę i wydając jakieś złowrogie, skrzyczące dźwięki, szybko zbliżył się do misia. Zbierał się nieprzyjaznymi zamiarami. Przerażony niedźwiadek dał nurka pod samochód i z głośnym piskiem uciekł tak szybko, jak tylko mógł, aż wpadł prosto na kolana szefa. A cóż to znowu takiego? Niedźwiadek. Nasz miś, panie szefie. Wiecie przecież, że nie wolno zabierać ze sobą zwierząt bez zezwolenia dowódcy. Mówi szef srogim głosem, ale jednocześnie piszczotliwie gładzi w kudłełki niedźwiadka. Miś poczuł w nim przyjaciela i polizał mu rękę czerwonym języczkiem. No, nie martwcie się. Jak przyjedziemy do Palestyny, pójdę do pana majora i może uda się go uprosić, żeby pozwolił zatrzymać niedźwiadka. Po zjedzeniu śniadania i po krótkim odpoczynku żołnierze ruszyli w dalszą drogę. Przez wiele dni jechali przez ogromne pustynie, przestrzenie pokryte czarnymi kamieniami, przez żółte piaski, przez Persję i Irak. Aż wreszcie przejechali przez rzekę Jordan, gdzie kiedyś przed wiekami chrzcił święty Jan. Wjechali do Palestyny, która po tych wszystkich przebytych krajach pustynnych wydawała się prawdziwą ziemią obiecaną, ze zielonymi ogrodami, kwitnącymi drzewami cytrynowymi i gajami pomarańczowymi. Na drugi dzień po przyjeździe do obozu szef przyszedł do żołnierzy i powiedział: no, chłopcy, ubierzcie się starannie i czysto i zabierzcie tego swego zwierzaka. Idziemy do pana majora. Żołnierze wyczyścili buty, założyli pasy i berety i za chwilę już stali przed namiotem dowódcy, trochę zdenerwowani i niepewni, jaki los czeka ich ulubieńca. Ale major wiedział już o niedźwiadku, więc uśmiechnął się tylko i powiedział:
Skoro już przywieźliście takiego niezwykłego gościa ze sobą, musimy się nim odpowiednio zająć. Na razie będzie mieszkał w moim namiocie, a potem zobaczymy. Potem zobaczymy, co się stanie dalej. Dobranoc.